migowy znać. Jak kobra zna język migowy 15 lat i wie co, jak przeliterowanie zrobić tego typu. A pani Gocha pokazuje i nie wiadomo, co tam pokazuje. To nie jest żaden widzowie język migowy, co pani Gocha pokazuje na TikToku. Nie wiem, to jest dla mnie głupota. Tak jak mówiłem zawsze wam, tego typu, że jak coś się nie znam, się nie dotyka. Pani Gocha, najmądrzejsza na świecie, miga, ale co miga? Co to znaczy? Palcami, tak se, o, czynny, to jest język migowy? Nie. Nie, właśnie, tego typu i ludzie. Język migowy to jest, tyle lat trzeba się uczyć i mieć bardzo wyćwiczone, bo to chodzi o palce. No i wiedzieć, co alfabet chociaż języka migowego, bo bez alfabetu migowego nie pojedziecie tego typu. A pani Gocha pokazuje, o, tam, język migowy, o, i wow, tego typu. To jest dla mnie trochę przykre tego typu i nie powinna pani Gocha robić. No ale wiecie, pani Gocha, Danima Giga robią jak chcą, tylko jak przyjdzie czas do czegoś, to się będzie chreja. No bo język migowy jest dla osób, którzy są niesłyszący, półsłyszący, i to nie jest zabawa język migowy. Ja nie znam, trochę tam liznąłem od kobry, ale nie ten, nie używam i nie pokazuję w internecie tego typu. No właśnie, trzeba myśleć główką, nie dupą tego typu.